przez francuskiego pilota Nicolana Ivanov pojawi się już na torze. Już słyszymy, jak rozpoczyna przelobie, jak rozpoczyna rywalizacja, a jego bezpośrednim rywalem w tym pojedynku będzie. Który już wystartował z wami w Nołbiu, gdzieś tam krąży, by także szybko pod przelokiem swojego rywala z Francji pojawić się na torze. Tym razem ciemniejszy przelobie jest widoczny na tle. Jak na razie uważam, że to było idealnie. Widać tutaj naprawdę ogromną decyzję. Proszę Państwa, w momencie tego nawrotu, jak on musiał pociągnąć za ten drążek, jak ten samolot wchodził, żeby bardzo kura się musiał go wciskać w ten pasek, bo przeszło 9. Operację z prędkością ponad 300 km na godzinę, bo mamy podgląd właśnie na ten miernik. Teraz prędkość spada 240 km, ale znów będzie wzrastać. Jego bramka przed slalomem i pięknie zmienia położenie maszyny. Tak jak lewa, później jakby nie ruchamy pijek przelatujący przez obok tych pylonów, a teraz już lasery zostaną wyłączone i zanotowany czas. Thank you.